No, z naszym kibicą najpierw wniesiemy nasz najnowszy okrzyk. Tiki takie, tiki takie, hej, hej, hej! I prosimy o piosenkę. No, proszę bardzo, panie Adamie. Po zielonej trawie wilka goni, albo my wygramy, albo on, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Wilka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie wilka goni, albo my wygramy, troju, żegnamy się, niedługo zobaczymy się w kraju. Naszej wspaniałej, złotej drużynie dziękujemy i do zobaczenia w kraju. Do widzenia! Polacy pokonali Brazylijczyków, a przecież po Anglikach największymi fanami tego sportu są właśnie Latynosi. W Brazylii urodził się i nauczył grać Pelé, najlepszy piłkarz XX wieku. On z drużyną Canarinhas świętował zdobycie na własność złotej Nike w 1970 roku. Brazylijczyk nie jak piłka nożna, która w tym wieku stała się sportem globalnym, stało się z koszykówką. Olbrzymie hale widowiskowe, pełne kibiców szalejących w trakcie rozgrywek jedynej w swoim rodzaju Ligi Świata NBA. Życie toczące się w rytmie jej kalendarza, transmisje oglądane przez setki milionów na całym świecie. A zaczynało się to w amerykańskich uczelniach w końcu wieku XIX. Po prostu pastor Naismith wymyślił dla swych podopiecznych grę, w której należało tylko wrzucić piłkę do kosza broniącego przez przeciwników. Wystarczyło tylko 5 zawodników, by stworzyć drużynę. Grało się wtedy prosto. Trudno uwierzyć w drogę, jaką ten sport przeszedł przez niewiele ponad 100 lat. Od pastora Naismitha do światowych turnie słynnych Globetrottersów z ich cyrkowymi zagrywkami. Ale to, co robili Globetrottersi, nie zagrażani przez przeciwników, niech się dziś schowa przed gwiazdami ligi NBA, czy też złożonymi z jej graczy zespołami Dream Teamów występującymi na Igrzyskach Olimpijskich. I chyba nawet najwybitniejsi piłkarze mogą czuć się zagrożeni jako idole w porównaniu z takimi gwiazdami kosza jak wielki Magic. Wiek XX miał wielu wspaniałych sportowców, którzy przeszli do historii. Wspominamy ich do dziś. Johnny Weissmuller, amerykański mistrz pływania z lat 20, wielokrotny złoty medalista, zdobył nieśmiertelność nie tylko na basenach, ale i na płóciennym ekranie jako wzorcowy odtwórca roli Tarzana. Wielki fiński niemowa, jak go nazywali współcześni, legendarny Finn Paavo Nurmi, wielokrotny mistrz olimpijski, potrafił na igrzyskach wygrać 2 biegi na długich dystansach w ciągu 1 godziny. W stolicy swego kraju, Helsinkach, doczekał się pomnika za życia. Jesse Owens, wielki murzyński fenomen sprintu. Na rok przed igrzyskami w Berlinie w 1936 roku, gdzie zwyciężył w 4 konkurencjach, w ciągu 1 dnia ustanowił 4 rekordy świata. Prawdziwy fenomen łyżwiarskiej tafli, Norweszka Sonja Henie. Na pierwszych swych igrzyskach startowała jako 12-latka, by później na kolejnych, aż do 1936 roku, sięgać po złote medale. Igrzyska w Londynie w 1948 roku zupełnie zdominowała Fanny Blankers-Koen. Zdobyła dla Holandii 4 złote medale w sprintach, biegu przez płotki i w sztafecie. Była prawdziwą królową igrzysk i nic dziwnego, że w rodzinnym kraju przyjmowano ją jak prawdziwą królową. Tym bardziej, że ta właściwa królowa użyczyła jej do triumfalnego przejazdu swojej karocy. Czeska lokomotywa Emil Zatopek. Biegacz, który przełamał wszelkie bariery, rozprawiał się z rekordami świata raz za razem. Na igrzyskach w 1948 i 1952 roku wygrywając 4-krotnie. W Helsinkach dokonał rzeczy niepowtórzonej do dziś. Zwyciężył na 5, 10 km i w maratonie.
Najserdeczniej gratulowała mu jego żona Dana, mistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem. Montreal w 1976 roku olśniony był urodą, wdziękiem i nieprawdopodobną wprost precyzją ćwiczeń młodziutkiej Rumunki Nadii Comăneci. Pierwsza dama dworu królowej sportów. Tak do dziś mówi się o Irenie Szewińskiej, mimo iż zeszła z bieżni przed 20 laty. Zdobyła dla Polski olimpijskie medale w 5 konkurencjach, czego żadna lekkoatletka jeszcze nie dokonała. Dziś jest naszą przedstawicielką w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Pierwszym zimowym królem Igrzysk Olimpijskich był Austriak Toni Zeiler. Na Igrzyskach Zimowych w Cortina d'Ampezzo we Włoszech w 1956 roku wygrał wszystkie 3 konkurencje alpejskie. Jego sukces był bezsporny i choć ten wyczyn powtórzył 12 lat później Francuz Jean-Claude Killy, właśnie Zeiler jest uważany za najlepszego. Byli wśród tych gwiazd ludzie, którzy na kilku kolejnych igrzyskach lub mistrzostwach zdobywali medale i sławę, ale byli i ludzie jednego sukcesu. Człowiekiem jednego skoku można nazwać Boba Beamona, amerykańskiego skoczka w dal, który, jak to się wtedy mówiło, swym fantastycznym rekordem świata 8 metrów 90 cm na igrzyskach w Meksyku skoczył w XXI wiek. Okazało się jednak, że i w XX wieku był od niego ktoś lepszy. Również człowiekiem jednego skoku można określić reprezentanta Polski Wojciecha Fortunę. Jego pierwsza próba w konkursie na wielkiej skoczni Okurayama w Sapporo zaparła widzom dech w piersiach, a konkurentom podcięła skrzydła. Te 111 metrów, ten lot, który był wręcz idealny i o wiele estetyczniejszy od dzisiejszych wyczynów najlepszych skoczków świata, to był hit japońskiej telewizji. Pokazywano go dziesiątki, setki razy. Byli bohaterowie, których wyczyn ocierał się o historię. Zwycięstwo Etiopczyka Bikili Abebe na Igrzyskach w Rzymie, na trasie usianej antycznymi pamiątkami. W tym Rzymie, w którym został przed laty wydany rozkaz agresji na jego ojczyznę, miał w sobie coś z wielkiego rewanżu. A Bikila powtórzył swój sukces i był animatorem biegania wśród swoich rodaków, z których wielu sięgnęło później po najwyższe trofea. Wielką gwiazdą ostatniego dwudziestolecia mijającego wieku był Carl Lewis, amerykański sprinter. Sięgał po laury na kilku igrzyskach, ale gwiazdą pierwszej wielkości był w 1984 roku w Los Angeles, gdzie powtórzył sukces swojego rodaka Jesse Owensa z Berlina. Lewis zdobył w tych samych konkurencjach 4 złote medale. I punktacja, jakiej jeszcze nie było. Piękno sportu i jego nośność służyły w tym wieku nie tylko tym dobrym emocjom i radosnym przeżyciom. Sport został wciągnięty w rydwan wielkiej polityki. Pierwszy sięgnął po niego Adolf Hitler. Zwycięstwa sportowców Niemiec miały podbudowywać mit wspaniałej rasy panów. Igrzyska w Berlinie miały zostać wykorzystane do propagandy nazistowskich idei, do pokazania potęgi hitlerowskich Niemiec. Mało kto wtedy rozumiał to zagrożenie. Sport stał się częścią aparatu przygotowującego naród niemiecki do wojny. W Helsinkach na arenę olimpijską wkroczył sport socjalistyczny w sowieckim wydaniu. Portrety przywódców, oddzielna wioska olimpijska dla sportowców Związku Radzieckiego i krajów jemu podporządkowanych i znów doktryna, że sport socjalistyczny ma udowodnić wyższość systemu. Nie zawsze to teoretykom tego sportu wychodziło.
My mieliśmy jednak dzięki temu imprezę, która z czysto propagandowej stała się wielkim sportowym wydarzeniem. Wyścig pokoju. Nosił on na sobie piętno doktryny, ale niejako wyrodził się w wielką międzynarodową próbę kolarską, gromadzącą corocznie miliony na trasie i przy odbiornikach. Najpierw radiowych, później i telewizyjnych. Wpływ polityki na sport jednak coraz bardziej rósł. W Meksyku w 1968 roku doszło do niesłychanej demonstracji na podium olimpijskim. W czasie dekoracji zwycięzców biegu na 200 metrów dwaj czarnoskórzy Amerykanie podnieśli do góry pięści w czarnych rękawiczkach, znak ekstremistycznej organizacji murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych. Kolejna eskalacja nastąpiła w Monachium w 1972 roku. Tu już nie obyło się bez przelewu krwi na skutek napadu bojówki palestyńskiej na sportowców Izraela. Czarny wrzesień spowodował to, że same igrzyska zostały zagrożone. I tylko wola ich organizatorów, że igrzyska muszą toczyć się dalej, uratowała ich przetrwanie. Moskwa 1980. Kremlowskie kuranty ogłaszają rozpoczęcie igrzysk, w których nie startują sportowcy Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów. Część z nich występuje pod flagami z kółkami olimpijskimi. To protest przeciwko ingerencji Związku Radzieckiego w Afganistanie. Igrzyska odbywają się w dziwnej atmosferze, często izolowane od ludzi, często pod dyktando szowinistycznych sędziów. Rekordzista Polski, a po tym konkursie także i świata, Władysław Kozakiewicz, na takie zachowanie wielu widzów znalazł chyba właściwą odpowiedź. Wygrał, ustanowił rekord świata, a na dodatek pokazał, co myśli. Olimpijski przez igrzyska w Moskwie i Los Angeles. Na bojkot nic poradzić nie mógł. Doprowadził do igrzysk w Seulu, które również stały pod znakiem zapytania i mógł spokojnie powiedzieć na zakończenie igrzysk w Sydney, że były one najlepsze ze wszystkich do tej pory rozegranych. Zdrowego i strzegącego przepisów o amatorstwie Amerykanina Avery Brundage'a, właśnie do dyplomaty Samarancza należało ostatnie słowo w tym wieku. Juan Antonio Samaranch to postać kontrowersyjna, ale niewątpliwie człowiek, który wycisnął wyraźne piętno na rozwoju sportu i igrzysk olimpijskich. Rozpoczynając w 1980 roku swoje urzędowanie, znalazł Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako ciało o strukturze patriarchalnej, przypominającej raczej XIX-wieczne towarzystwo wzajemnej adoracji. A pozostawia prężną, nowoczesną strukturę, posiadającą świetnie zorganizowaną administrację i liczne agendy, pozwalające jej na faktyczne kierowanie ruchem olimpijskim na całym świecie. Do wspierania tego ruchu wciągnął największe światowe koncerny, tworząc jakby super trust sponsorów, którzy za prawo reklamowania się pod godłami olimpijskimi finansują wiele jego poczynań, stwarzając MKO jedną z najlepiej prosperujących organizacji dzisiejszego biznesu. Wielu ma to Samaranchowi za złe, ale igrzyska dzięki temu stały się światową imprezą numer jeden. Trudno, gdy mowa...
musiał opuścić bieżnię w Niesławie, choć rodacy uczcili go pomnikiem za życia. Koniec XX wieku natomiast, i to jest chyba jedna z najbardziej widocznych różnic w traktowaniu przez sport pieniądza, przynosi zawodowcom, a tylko tacy są w dzisiejszym sporcie najwyższej próby, krociowe zyski. Od choćby nagrody w lekkoatletycznej złotej nomen omen lidze. Dzisiejszy sport to wielkie pieniądze, a dla pieniędzy poświęca się wiele. Bożyszcze kibiców piłkarskich Diego Maradona w czasie ćwierćfinałowego meczu z Anglią na Mistrzostwach Świata w Meksyku bramką zdobywa przy pomocy ręki. Zwyciężyć za wszelką cenę, zniszczyć rywala, unicestwić go zwłaszcza gdy jest lepszy, gdy grozi przegrana. Brutalność, chamstwo, nieraz wręcz bandytyzm. To wszystko udziela się również widzom, stąd i burdy na stadionach i wokół nich. Nieraz jest to udawane dla ludzi, którzy to lubią, wyżywają się, zaspokajają swoje najgorsze instynkty, ale często wynika to z postawy zwyciężyć za wszelką cenę, bo to przecież pieniądze. Rok 1988, igrzyska w Seulu, finał biegu na 100 metrów. Kanadyjczyk Ben Johnson biegnie wspaniale, wygrywa, ustanawia rekord świata. Wszyscy są zachwyceni. Bieg jest rzeczywiście rewelacyjny, ale... okazuje się, że mistrz olimpijski wspomagał się niedozwolonymi środkami. Piękno sportu, uczciwość, fair play. Gdzie się podziały te wspaniałe cechy sportu dżentelmenów początku tego wieku? Uważany zawsze za sport bardzo brutalny, boks zawodowy nie jest oczywiście zabawą dla dzieci. Ale i tu, mimo wielkich napięć i wielkich pieniędzy, potrafili się znaleźć ludzie, którzy do dziś uważani są za dżentelmenów ringu. Niezapomniany Joe Louis. To jego walka z Niemcem Schmelingiem, ulubieńcem Hitlera. Jako rasowo czysty powinien Niemiec wygrać z Murzynem i w pierwszej walce wygrał. Ale druga nie pozwala mieć wątpliwości, kto był lepszy. Drugi z bokserów, który również mimo swoich dziwactw pozostawił po sobie dobrą pamięć, to Muhammad Ali, niegdyś Cassius Clay. Nie ma porównania ze zgrywającym się na dziką bestię Tysonem, który swymi wybrykami chce jeszcze wyciągnąć trochę pieniędzy. Ale może dosyć narzekań na ten sport XX wieku. Przyniósł on tyle wspaniałych przeżyć, tyle emocji, również estetycznych. Popatrzmy na ładne dziewczyny, bohaterki wielkich sportowych wydarzeń. Królowa Gracji Rzymskich Igrzysk 1960 roku Wilma Radolf. Znakomita sprinterka zdobyła 3 złote medale. Walczyła, ale jakże pięknie biegała.
często na sportowców, o których można było tylko przeczytać w gazetach, a nieliczni mogli ich zmagania oglądać naocznie. Ale co się stało z prasą pisaną, ze sprawozdaniem sportowym pisanym nawet długopisem czy też na maszynie? To już bezpowrotna przeszłość. Przekaz światowy, elektronika, satelity, komputery. Telewizja dociera do każdego zakątka Ziemi. Telewizja widzi lepiej, bardziej dokładnie i wnikliwie niż własne oko widza na stadionie. Telewizja powtarza, zwalnia obraz, pozwala dostrzec szczegóły niedostępne dla nieuzbrojonego oka. Telewizja, przekaz światowy, pozwalający uczestniczyć w wydarzeniach rozgrywających się na drugiej półkuli, doprowadziły do tego, że teraz mistrzowie i bohaterowie imprez sportowych znani są na całym świecie, że bezpośrednio niemal uczestniczymy w ich walce. To też jest znamie mijającego XX wieku. Sami widzimy, sami możemy oceniać. Nikt, nawet znakomity Maradona, nas nie oszuka. Sędzia może nie widzieć, my widzimy. Więcej, właśnie dzięki mediom, dzięki ich wszechobecności możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach jak to sprzed paru miesięcy w Sydney. Mówiłem, ryzyko... Nie chciałem ryzykować, to się... Jezus Maria. Przepraszam. Gdy później, kończąc chód na 50 km, Robert Korzeniowski przechodził przez ciemny tunel prowadzący na stadion, niespodzianek obyć się nie może. I jaki pozostaje przekaz naszego jeszcze dwudziestowiecznego sportu w nowy wiek? Spójrzmy przez chwilę na te gesty zwycięstwa, radości, smutku, piękna, wysiłku. To jest właśnie przeżywanie sportu. I taką jego twarz chcielibyśmy przekazać w wiek XXI. Niech sport taki będzie, niech cieszy, złości, smuci. Przeżywajmy te wspaniałe sportowe chwile dzięki coraz lepszej technice, pamiętając zarazem, że to, co w sporcie